przegranych meczach, jakie mieliśmy do tej pory, potrafiliśmy się podnieść z kolan i wspólnie zagrać następny dobry mecz. No, ja wszedłem tutaj z Płocka i mogę powiedzieć szczerze, że bardzo mile byłem zaskoczony tym, co zostałem w szatni. Czekamy na kolejne pytania. W tym sezonie myślę, że pobiję ten swój indywidualny rekord i postaram się strzelić jak najwięcej bramek dla Fajniczan. Jesteś młody, także liczę, że po prostu zaczniesz już grać w Chojniczance w Ekstraklasie. Nie będziesz musiał walczyć o to, żeby tam wchodzić.